Kilka tygodni temu opublikowaliśmy materiał wideo, w którym przedstawiliśmy pogłębiającą się degradację dawnego szpitala miejskiego Stalownik. Po emisji materiału do naszej redakcji trafiło pismo od właściciela obiektu. Przedsiębiorca z Nowego Targu, który w 2005 roku nabył dawny kompleks szpitala za ponad 2 miliony złotych, przedstawił nam plany związane z obiektem. Właściciel Stalownika zaznaczył, że nie zamierza dokonywać jakichkolwiek prac rozbiórkowych. Mało tego, przedsiębiorca poinformował nas, że w najbliższych latach planuje zaadaptować obiekt na wysokiej klasy apartamentowiec. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2021. Do tego czasu teren wokół Stalownika ma zostać solidnie ogrodzony, a na miejscu przez całą dobę będzie obecna ochrona. Trzymamy kciuki za ambitny projekt, który może stać się wizytówką naszego miasta. Apartamenty z przepięknym widokiem z pewnością przyciągną do Bielska-Białej wiele majętnych osób, a co za tym idzie, kapitał do dalszych inwestycji na terenie miasta.